sytuacja w całym kraju, również w Wielkopolsce, dramatycznie się pogarsza, jeśli chodzi o epidemię koronawirusa. W zasadzie z dnia na dzień mamy coraz więcej przypadków. Czy służba zdrowia da radę przyjąć pacjentów, jeżeli będzie ich coraz więcej? Czy mamy wystarczającą ilość łóżek, a także respiratorów w szpitalach? Na bieżąco każdego dnia analizujemy sytuację dostępności łóżek. Zależy mi bardzo na tym, aby ten bufor wolnych łóżek w Wielkopolsce był na poziomie przynajmniej kilkudziesięciu, tak, żebyśmy mogli spać spokojnie, że jeśli będą przypadki takie, które wymagają hospitalizacji czy wymagają łóżka respiratorowego, to one oczywiście to łóżko i ten respirator będą miały. Wydałem decyzję o przygotowaniu oddziału w Pleszewie, oddziału przeznaczonego dla pacjentów z COVID-em i będzie funkcjonował oddział w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim. Jestem po rozmowie też z włodarzami z północy Wielkopolski po to, aby tam też uruchomić szpitale czy oddziały dedykowane koronawirusowi. Więc staramy się zapewnić te miejsca w całej Wielkopolsce. Jestem przekonany, że wspólnie zarówno z lekarzami, dyrektorami szpitali, organami prowadzącymi te szpitale zrobimy wszystko, aby te miejsca były. Dramatycznie rośnie też liczba przypadków zakażeń w naszym regionie. Mówię o powiatach konińskim, kolskim, słupeckim i tureckim. Czy tutaj też możemy spodziewać się jakichś dodatkowych oddziałów i miejsc dla takich pacjentów? Jesteśmy na etapie rozmów, jesteśmy, ponieważ zarówno wojewoda, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia rozmawiamy, analizujemy, jesteśmy na etapie rozmów z marszałkiem województwa, tak aby zwiększyć dostępność łóżek chociażby w szpitalu w Koninie. Lekarze alarmują, że respiratory co prawda w szpitalach mają, ale jest mało lekarzy, którzy mogliby obsługiwać te miejsca respiratorowe na oddziałach wymagających takiej opieki dla pacjentów. Czy nie obawiacie się tutaj, że braknie lekarzy? Jeśli chodzi w ogóle o lekarzy zakaźników czy anestezjologów, to wiemy, że ich jest mało. Natomiast my w Wielkopolsce na tle innych województw nie wyglądamy tak źle. Poprosiłem koordynatora wojewody, panią dr Luizę Marię Korol, która jest anestezjologiem, o to, aby też dokonywać takich przeszkoleń dla lekarzy, którzy by mogli tą aparaturę respiratorową obsługiwać. W tej chwili tą opiekę anestezjologiczną mamy zapewnioną w tych szpitalach, gdzie są łóżka respiratorowe, więc oby tylko, prawda, tym lekarzom nic się nie stało i nie musieli iść na kwarantannę, więc w tej chwili pracują i wszędzie mamy to zapewnione. Od soboty musimy przypominać o tym, i to jest najważniejsze, że te trzy zasady DDM powinny działać, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka, to jest kluczowe. Ja dziś rano spotkałem się z komendantem wojewódzkim, generałem Piotrem Mąką, ustaliliśmy zasady kontroli, te kontrole będą wzmożone już od niedzieli. Myślę, że one są konieczne, natomiast wierzę oczywiście w zdrowy rozsądek Wielkopolan i w taką samą dyscyplinę i w to, że będą te maseczki nosili, bo to jest dla nas wszystkich niezwykle ważne, abyśmy dbali nie tylko o siebie, ale też o drugiego człowieka. Czy wyobraża pan sobie taką sytuację, że za chwilę cały kraj będzie czerwoną strefą już, a nie żółtą? Wszystko jest możliwe, sytuacja jest dynamiczna, natomiast oczywiście te działania wyprzedzające, które wprowadza premier Mateusz Morawiecki, mają doprowadzić do tego, że ta liczba będzie spadała, a nie wzrastała. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie.